Witam Państwa serdecznie, nazywam się Tomasz Bebel, jestem właścicielem firmy Primo Cafe. Bohaterem dzisiejszego filmiku jest grubasek, taki tłuścioszek, którego łatwiej przeskoczyć niż obejść, który jest silny, mocny, trwały, niezniszczalny i który nadaje się świetnie do biura, do średniej gastronomii, na różne konferencje, do firmy, do samoobsługi. Jest odporny na wszelkie uszkodzenia, ewentualnie zniszczenia, uderzenia. Jest to po prostu bardzo mocny zawodnik. To taki? Jura X10 2024. Proszę bardzo. Wygląda tak. Dlaczego grubasek? Dlatego, że wymiary tego ekspresu są naprawdę imponujące. Jest to dosyć duży ekspres, który ma ogromny bębol. Bębol, czyli zbiornik wody, który ma aż 6 litrów. Zobaczcie, spójrzcie, jak on jest duży. Jest tu połowę, właśnie 3/4, ale ledwo go podnoszę. 6 litrów wody. Co nam to daje? Daje nam to, że nie musimy wody w kółko dolewać, słuchajcie. Wystarczy, że wieczorem, że rano sobie nalejemy do pełna wody, a później pod wieczór, tam pod koniec pracy, dopiero możemy go ogarnąć znowu ponownie. Nie ma biegania ze zbiornikiem wody, nie ma biegania z zaciekaczem, bo jest też bardzo duży, bardzo głęboki, spójrzcie. Ma bardzo duży wsyp kawy, mało tego, możemy sobie jeszcze go powiększyć do aż do kilograma, jak będziemy chcieli opcjonalnie. Ekspres trwały, ekspres, który nie posiada wyświetlacza dotykowego. Jaki jest on względem poprzednika, poprzedniej Jury X10? No taki, że nie ma wyświetlacza dotykowego. Ma on przyciski po bokach, czyli nawet jak w niego uderzymy, mu nic nie będzie. Jest odporny na wszelkie uszkodzenia. Bo jak wiemy, wyświetlacze dotykowe mają swoje plusy, ale mają też swoje minusy. Dostępny jest w wersji Dark Inox, jak to widzicie Państwo. Wykonuje wszystkie kawy mleczne, które sobie życzycie. Wykonuje również kawy dwie mleczne na raz, dwie czarne na raz. Wszystko idzie z jednej wylewki. To jest bardzo ważne w miejscach, gdzie chcielibyście, aby ekspres był jedno samoobsługowy. Żeby dana osoba, która ekspresu nie zna, żeby mogła sobie na nim wykonać kawkę, prawda? Nie znając maszyny, bo jeżeli ekspres ma dwie wylewki, boczną i środkową, wtedy to komplikuje temat, ponieważ użytkownik, który nie zna maszyny, a podchodzi sobie do ekspresu, nie wie, gdzie postawić szklankę, prawda? Więc jedna wylewka plus system, który sam zmienia pianę na mleko, i odwrotnie,
jest genialnym rozwiązaniem tak naprawdę. Co jeszcze to odróżnia ten ekspres od poprzedniego ekspresu, od poprzednika, o poprzedniej Jury X10 albo X8, bo również X8 była jeszcze do niedawna produkowana, jest to, że ten ekspres może wykonać również kawę cold brew. I to jest jego również atut. Jakie to mamy menu? Spójrzcie. Kawy standardowe, espresso, americano, kawa, latte macchiato, flat white, kawę lungo, kawa cortado, super kawka, cappuccino oczywiście. No, takie kawki. Jeżeli klikniemy razy dwa, to mamy podwójne kawy. Tutaj mamy trzy zakładki. Jak przytrzymam ten przycisk, to wejdę sobie w menu. System płukania są tutaj, proszę bardzo. Poszczególne. Instrukcja obsługi. I tutaj mam wejście w ustawienia. Kiedy ma się wyłączyć. Kiedy, jaka ma być nazwa produktu. Czy ma być, czy nie. Czy ma być podpisane, że jest cappuccino, czy nie. Jeżeli to wyłączę, zobaczcie. O, i zapiszę. To teraz jak z tego wyjdę sobie z menu, to mam same widzieć obrazki kaw. Nie mam podpisanych. Ja wolę jak piszę, jak kawa się nazywa. Osobiście. Nazwa produktu, włączone, zapisz. I on już to mi pamięta. Patrz. Twardość wody, jakie mają być jednostki, czy europejskie, czy też nie. Wybór języka. To jest opróżnienie systemu, kiedy ekspres na przykład chcielibyśmy, żeby ekspres gdzieś wysłać, to się go opróżnia. Powrót do ustawień fabrycznych, na wypadek gdybyśmy coś pogmerali za dużo. Wersja softu. Następna opcja to jest blokada udostępnienia. Na przykład jeżeli chcemy zablokować jakąś kawę. Załóżmy, żeby nie było, powiedzmy, espresso i latte macchiato. Popatrzcie. O, te kawy mam zablokowane. I teraz wychodzę sobie z menu. Tych kaw nie mam, widzicie? A tu mogę wkleić inne kawy, które chcę. To jest tak zwana taka blokada. O, blokada. Uruchamiam je z powrotem, żeby były sobie. O, proszę bardzo. Tak. Ustawienia produktów, jednorazowe ustawienia, włączone lub wyłączone, ustawienia produktów, też włączone lub wyłączone. O, tak to wygląda. Jeżeli chcemy sobie regulować daną kawę, czyli powiedzmy zmieniać dane ustawienie danej kawy, to przytrzymujemy dany przycisk, wchodzimy sobie w menu, popatrzcie. Tu możemy go przenieść, czyli gdzie ma być wklejony, a tu mamy ustawienia produktów. Górnymi przyciskami zmieniamy sobie po kolei ilość wody, temperaturę, ilość mleka, to plus minus 5, 4, ilość spienionego mleka, ponieważ to jest sam zmienia pianę na mleko i odwrotnie, pauzę między mlekiem a kawą i czy ma być kawa cold brew i czy ma być extra shotem, czy ma być na zimno i czy ma być podwójne namielanie do danej kawy. No i temperatura oczywiście. Normalna, średnia, wysoka. Tą chcemy sobie. Pianki mlecznej temperatura. I moc kawy od 5 aż do 16 gram. I zapisz. Obsługa z tego ekspresu bardzo prosta, słuchajcie. Jest to maszyna bardzo taka prosta, prosta, nieskomplikowana, trwała. Te przyciski fajnie się klika, nie skrzypią. Powiem wam, że okej, podoba mi się ten wyświetlacz, jest już jest większy od tamtego co był, bo X8 miała taki wyświetlacz mniejszy, z kolei X10 miała taki dosyć spory ten wyświetlacz, ale w dotyku. Jura od tego odeszła, teraz jest ekspres na rok 2024 model X10 w wersji z panelem, z przyciskami, która powróciła do przycisków. No tak to wygląda. No i zrobię sobie jeszcze kawkę, w tym wypadku espresso. Proszę bardzo. Ekspres ten posiada wentylator wydmuchowy po to, żeby wilgoć odprowadzić z ekspresu na bieżąco. Możecie spokojnie wykonać kawy jedna po drugiej, nie ma problemu.
Wtedy no, troszeczkę więcej tej kawy. Było na 45 ml, trochę za mało. No i kawka gotowa. Jeszcze kawkę standardową, czarną. Też na większą moc ustawię. To jest kawa teraz wsypana. Słabsza. Po filmie sobie pozwolę wypić te kawy. I tak samo z tyłu, gdy leci pianka mleczna. Na 120, o, niech sobie będzie. Też idzie to do góry, zobaczcie. Teraz się zrobi czarna. Widzicie? Zobaczcie. Czary mary. I robi się czarna. Proszę bardzo. W ten sam sposób robimy kawy mleczne. Zrobię cappuccino w takiej nietypowej szklaneczce. Chodzi o to, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda ta kawa, jak on to wykonuje. Wchodzę na cappuccino. O, proszę bardzo. Można postawić oczywiście dwie sobie również. Kawka. Wygląda. Troszeczkę może na dół dam tą kamerkę. O. Spójrzcie. Drodzy widzowie, czy chcielibyście takiej kawki napić? Kawka Cortado, też ciekawa kawa. Idę po szklaneczkę. Kawka Cortado to jest kawa espresso z odrobiną mleczka. Super, super kawa, naprawdę super. Wylewka się reguluje aż, zobaczcie, aż do tego momentu, że nawet nie wchodzi espresso. Bardzo wysoko. Proszę bardzo. Jest kawa Cortado. Tutaj macie taki celownik, o, tu w tym miejscu. Żeby wiedzieć, gdzie podstawić szklankę. Wylewka nie reguluje się na szerokość, tylko na wysokość. Thank you.
Proszę bardzo. Jeszcze odrobina pianeczki. I gotowe. I to jest kawa, za którą byście dali się pociachać. Gwarantuję wam. To jest kawa, jest to jedna z nielicznych kaw, które mogą wypić również kawosze, którzy lubią tylko i wyłącznie kawy czarne. Pycha. Po prostu pycha. Dalej jest espresso, ale delikatne to jest właśnie mleczka. Super sprawa. Pulsacja. Rewelacyjnie. Kawę cold brew, jak się robi na tym ekspresie? Też wiecie, jak się robi kawę cold brew. Klikamy kawę cold brew, start i gotowe. Kawę cold brew ekspres wykonuje wolniej, ponieważ no, musi tą kawę jednak przesączyć w dłuższym okresie, słuchajcie, przez ten kołek kawy, no bo temperatura na paru jest pokojowa, prawda? Wygląda taka kawka cold brew. Proszę bardzo, ja wam pokażę. Ciach, tą kawę. O. Cold brew, ciach, ok. I robimy sobie na przykład niemka. Kawę cold brew. Fajnie tego mieć jakiś syropek sobie dołożyć. Słuchajcie, jest do kupna, można mnie kupić na sklepie. Mam takie syropy, takie bezcukrowe w ogóle, takie zdrowsze. Mam też takie z cukrem, tańsze. Różne smaki można sobie kupić. Zapraszam na sklep primo.pl. Warto sobie dorzucić jeszcze lodu. Tak na spód troszeczkę. Takie małe kosteczki lodu. Plus syrop, plus mięta. Może być bita śmietana również. Nie ma problemu. Może być mleczko, co tam tylko chcecie. I tak robi jak to jest kawę cold brew. Jeżeli chcielibyście takie używać na przykład w jakichś, nie wiem, różnych bawialniach, niebawialniach, w jakichś takich miejscach, gdzie zarobkowo po prostu zużywacie, to wtedy, słuchajcie, można sobie do oferty wprowadzić taką kawę cold brew. Wtedy cena takiej kawy jest po prostu wyższa, prawda? Klient zapłaci za taką kawę. Będzie ciekaw, co to za kawa. Telefon, idę odebrać. A on jest, kto robi kawkę. Cierpliwości. Perfekcja wymaga czasu. Okej. Teraz jeszcze syropku. Pomieszamy. Niech was to nie zwiedzie, że jest na zimno zrobiona taka kawa, bo kofeiny mam bardzo dużo. Kawa cold brew. Zrobię jeszcze kawkę latte. Wlewko oczywiście do samej góry. Szukam sobie latte. Proszę bardzo. Teraz pauza,
Od razu sobie mogę na bieżąco jakby konfigurować, słuchajcie, ilość pianki mlecznej, ilość mleka pod tą szklankę. Ja wcześniej nie robiłem wcale jeszcze na tym ekspresie kawy latte. I no więc sobie teraz na bieżąco wprowadzam opcję, tak? Mogę sobie zmienić pauzę, mogę sobie zmienić ilość kawki, prawda? To wszystko jest regulowane. Jak zapiszę ustawienia, to ja sobie to już pamiętam. O. Proszę bardzo. I ono. Tak ładnie. Pianka mleczna. Teraz sprawdzimy. Elegancka. Proszę bardzo. Pycha. Rewelacja. Mam nadzieję, że taka jura Wam się spodobała, że wzięliście pod uwagę. Cena ekspresu brutto 12 900 zł, tak? Czyli jest to niemała kwota. Z drugiej strony ekspresy, słuchajcie, takie gastronomiczne, no to są drogie maszyny, prawda? Kupując takie, jak to warto sobie jeszcze kupić kłodziarkę, albo litrową, albo 2,5 litrową, po to, żeby nie przepinać tego wężyka, żeby nie wylewać huku mleka, prawda? Żeby to było bezobsługowe przez dany dzień, nie? Czyli przychodzimy sobie rano do pracy, używamy cały dzień ekspres, pracownicy nasi używają, a później sobie pani sprzątająca, czy my na koniec dnia ogarniamy, czy wrzucamy fusy, prawda, który, o, ciekawe, jest głęboki, patrzcie, o, ciężki, taki kubeł, konkretnie, to zobaczcie, tu, o, są kółeczki, nie. Tu jest taca, taca jest tworzywa, to nie jest metal, wygląda jak metalowa, ale to jest tworzywo, taką, to wygląda, no to, no i to. O, tak to wygląda. Duże, konkretne, słuchajcie. W mojej ocenie ta cena jest uczciwa, powiem wam. Jak za ekspres, który ma tak duży zbiornik, jak za ekspres, który parzy kawę aż do 16 gram. Tutaj jest młynek, słuchajcie, Aroma. I Aroma tylko pak 2 plus, tak naprawdę. Czyli po pierwsze możemy sobie kręcić, kiedy chcemy, tym młynkiem, tam u góry, mamy taki kluczyk, sobie nim kręcimy. Możemy sobie zamknąć zbiornik na kawę, możemy sobie zamknąć zbiornik na wodę. Ale jeżeli ustawimy sobie na przykład ten stopień zmielenia inny niż powinno się, na przykład espresso, na przykład za mocno, to wtedy jak klikniemy sobie tą opcję, tu, to tak kolbru się w ogóle nam nie podświetli. Także ekspres jakby dba o nas, o to, żeby kawa była po prostu smaczna i dopasowana do poszczególnych jakby typów kaw, prawda? Więc jeżeli ustawimy młynek stopień zmielenia niewłaściwie, a chcemy kawę cold brew, to ona się w ogóle nam tu nie podświetli, nie? Czyli trzeba tak przekręcić ten młynek, żeby się tam kawa nam tu podświetliła, ten cold brew, i wtedy będziemy mogli sobie kliknąć i zatwierdzić i zrobić tą kawę. Młynki możemy kręcić kiedy chcemy, mówimy tu o stopniu zmielenia, mamy wszystkie opcje, które chcemy, czyli piankę mleczną, gorące mleko, możemy sobie wyregulować temperaturę mleka, temperaturę piany, temperaturę kawy. Wszystko to, co chcemy. Wylewka się bardzo wysoko reguluje, od najniższej, naprawdę małusieńkiej listrety, ale to samo taką górę. O. To jest bardzo fajny temat. Jest to jedna wylewka. Tutaj jest ten cały system mleczny, zobaczcie, to się wyciąga. Te dyszki są wymienne. Można sobie kupić taki u mnie taki pakiecik, taki dysz wymiennych. Już Wam pokazuję. Wyglądają, bo takie pudełeczko, nie? To takie dyszki. No, one się różnią, te dysze, od takich domowych ekspresów, czyli od Jury E8, S8 i tak dalej. No, są takie tutaj dysze. Taki się pakiecik kupuje. Jak ekspres jest mocno obciążony, prawda, no to te dyszki się wymienia co jakiś czas. No nie wiem, co pół roku, co rok. To zależy od tego, ile kawy wykonuje się tak naprawdę. Sądzę, że jest to bardzo ciekawy temat do różnych, tak jak powiedziałem na samym początku mojego filmiku, czyli do biur, do jakiejś gastronomii, do jakichś food trucków,
do samoobsługi, w jakichś sklepach, przepraszam, na przykład, nie wiem, Żabka, coś podobnego, generalnie, coś w tendencji, w takich sklepikach, gdzie macie jakieś swoje sklepiki, chcielibyście na przykład wprowadzić usługę, żeby sobie klient przyszedł i kawę zrobił, nie? No to tutaj na tym wyświetlaczu ustawicie sobie te kawy, które chcecie, to nie wiem, espresso, cappuccino, tam latte i już, nie? Inne możecie tu sobie z tego wyświetlacza usunąć, albo zostawić nawet choćby tylko dwie kawy. Klient przychodzi, robi sobie kawkę, płaci. Dlaczego nie? Jest to fajny temat, prawda? Także wszelkie takie miejsca, gdzie można sobie zarobkować takim ekspresem, to przez to, że ma duże zbiorniki, duże wszystko, nie? Na kawę, na wodę, odciekacz i tak dalej, to Wam daje tą możliwość, że za te pieniążki jeszcze, które da się przełknąć, bo to nie jest 30 tysięcy złotych, prawda? Czy 60, 40, gdzie są takie ekspresy, są bardzo drogie. Nie mówię, że są złe, tylko wiecie, no ekspres musi się kiedyś zwrócić, prawda? Więc a klient, który przyjdzie do Was na kawkę, kupi coś u Was znowu, nie? To tak jest, taka, wiecie, reakcja wiązana, nie? Że tak powiem. To kupi sobie coś, a zrobi sobie od razu kawkę, sobie zamówi i odwrotnie, prawda? Więc jeżeli macie takie różne działalności, gdzie możecie taki ekspres postawić, to jest to bardzo fajny temat. To nie wierzę w to, słuchajcie, żeby takie zakup ekspresu był w topu, bo każdy kawę się napije. Owszem, tych kawy zrobicie więcej lub mniej, a mam klientów, którzy mają swoje lokaliki niedaleko gdzieś szkół różnych i potrafi, taki ekspres potrafi się słuchajcie, spłacić w niecały miesiąc. Nie? Mając jeszcze kawę cold brew, czyli mając taką kawę, którą no, nie ma nikt w koło, dodatkowo jeszcze powoduje to, że jesteście bardziej konkurencyjni, prawda? A jak ten ekspres na siebie zarobi, to można kupić drugą taką i postawić obok siebie, ponieważ kawę cold brew robi się wolno, prawda? To wymaga czasu, ale jak są pieniążki, zarobię na siebie, to można kupić drugą taką Jurę X10 obok postawić. Niech jedna będzie do cold brew, druga będzie do gorących kaw. Proszę bardzo. To co? Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, ten mój, że Was nie zanudziłem na śmierć. Jest to film do określonej rzeszy klientów, ja sobie zdaję sprawę, no bo do domu takiego klamora wielkiego nie postawimy, prawda? Ale już w pracy, w biurze, niewielkiej gastronomii, tak jak powiedziałem, food trucki, różne takie miejsca, jakieś sale konferencyjne, stołówki różne, no to robi się ciekawy temat, bo macie ekspres kompletny, który Wam każdą kawę zrobi za jednym przyciskiem. Bardzo Wam dziękuję za Wasz cenny czas, że go poświęciliście, że chcieliście oglądać ten mój film. Bardzo Wam dziękuję. Kłaniam się Wam nisko i co? Do następnych filmików. Hej!